mamy nadzieję na kolejny hit, natomiast to, co będzie wyróżniać tą inwestycję, to to, że jest to pierwszy nasz taka inwestycja na terenach już, na terenach objętych ochroną konserwatorską, czyli będzie ona dotyczyła przebudowy historycznych obiektów. No i w tej historycznej tkance zamierzamy stworzyć biura pod wynajem najwyższej klasy oraz mieszkania. Mieszkań powinno być około 300-350. To, co tę lokalizację wyróżnia, to oprócz tego, że są to historyczne obiekty, to także wspaniała zieleń, która została od samego początku wybudowana na tym miejscu, od samych początków widzewskiej manufaktury, i my pragniemy tą zieleń uporządkować, o nią szczególnie zadbać, aby ona służyła i pracownikom, i mieszkańcom, i wszystkim, którzy mieszkają w otoczeniu. Teren będzie oczywiście całkowicie otwarty, nie będzie zamykany. Mamy nadzieję na różne jakieś lokale gastronomiczne i tego typu inne obiekty, które też na tym terenie się utworzą, wynajmą. Kiedy łodzianie będą mogli spodziewać, że zobaczą nową Wimę? Tak na gorąco mógłbym powiedzieć, że za około 2 lata, ale to nie jest jakaś precyzyjna informacja. Inwestor ma już pozwolenie na budowę, na przebudowę głównej hali widzewskiej manufaktury. Ten obiekt będzie przebudowywany na obiekt biurowy, właśnie pod wynajem. Jest to jakby serce tego całego kompleksu i na to pozwolenie na budowę już mamy. To, czego dotyczyła dzisiejsza uchwała, to przebudowa pozostałych obiektów przemysłowych na budynki mieszkalne. Po tym, jak Rada Miasta zagłosowała za tą uchwałą, jesteśmy gotowi w okolicy miesiąca złożyć wniosek o pozwolenie na budowę dla tych budynków. I tym samym po uzyskaniu tego pozwolenia na budowę, ten cała faza projektowa się domknie i będziemy mogli ruszyć z całą inwestycją, także kompleksowo przebudować te obiekty pod tak zwany mixed use, czyli funkcje mieszkaniowe, biurowe, usługowe.